audycja z cyklu Młodzi o młodych dla młodych. Zapraszamy! Witamy bardzo serdecznie wszystkich słuchaczy Katolickiego Radia Zamość. Rozpoczynamy kolejną audycję z cyklu Młodzi o młodych dla młodych. Przygotowano właśnie przez nas, uczniów Zespołu Szkół imienia generała Józefa Kustronia w Lubaczowie. Przed mikrofonem Kinga, Marzena, Asia, Nina, Ola, Paulina oraz prowadzący Wiktor. Gościmy również naszą nauczycielkę, panią Edytę Świstowicz-Mazur. Witam bardzo serdecznie. Biorąc pod uwagę fakt, iż ostatnio rozmawialiśmy o naszych kochanych mamach w przeddniu ich święta, dzisiaj nadszedł czas, aby porozmawiać na temat naszych ojców. Naszą dyskusję chciałbym zacząć od słów, które kiedyś usłyszałem od pewnej starszej osoby, a brzmią one tak. Każdy może być ojcem, lecz tylko ktoś wyjątkowy będzie tatą. Powiedzcie, czy zgadzacie się z nimi? Ja zgadzam się z tym stwierdzeniem. Znam osoby, które są wychowywane tylko przez mamę i nie mają kontaktu ze swoim ojcem. Ojcem, bo tata moim zdaniem to osoba, która interesuje się swoim dzieckiem, dba o nie, troszczy się o nie. Moim zdaniem nie można tego powiedzieć o mężczyźnie, który nie ma kontaktu ze swoim dzieckiem i nie chce tego zmienić. A jak wy myślicie, czy każdy rzeczywiście mógłby być ojcem, czy każdy może być tatą dziewczyny? Tata często jest postrzegany jako stanowcza i surowa osoba, rzadko okazująca uczucia, ale to właśnie dzięki takim cechom stajemy się pewni siebie i chcemy dążyć do celu, nie poddając się. Zadaniem taty jest pomóc dzieciom przejść przez trudne chwile i różne fazy życia. Tata w rodzinie pełni rolę obrońcy, zawsze będzie dawał poczucie bezpieczeństwa. Jest doskonałym przykładem prawdziwego mężczyzny. Rzeczywiście tak, bardzo często jest, że tata jest tym wzorem. Ale czy zawsze, i odnosząc się jeszcze tutaj do tych słów, które wypowiedział Wiktor, każdy może być ojcem. Właśnie. Tym ojcem biologicznym, prawda? Ojcem biologicznym nie jest trudno zostać, a bycie tatą jest to umiejętność, której uczy się przez całe życie. Mając dzieci, ojciec może być nazywany ojcem, kiedy nawet zaniedbuje swoje dzieci. Kiedy nie interesuje się nimi, nie spędza z nimi czasu, natomiast tato próbuje w jak najlepszy sposób nawiązać kontakt ze swoimi dziećmi, próbuje wspierać i przekazywać wartości swoim dzieciom. Dokładnie tak. Pięknie to ujęłaś. Rzeczywiście biologizm to jedna strona medalu, a przekazywanie tych wartości, bycie prawdziwym ojcem w dosłownym tego słowa znaczeniu, to wcale nie jest taka prosta sprawa. Mam nadzieję, że się ze mną zgodzicie. Proszę bardzo, może jeszcze ktoś chciałby się podzielić swoją interpretacją tych słów. Wiem jednak z doświadczenia, że opisaliście tutaj pięknie rolę jak i taty, tak samo i ojca. W 2015 roku wyjechało z kraju około 2,4 miliona osób, głównie do pracy. Zazwyczaj są to mężczyźni, którzy chcąc utrzymać swoje rodziny, wyjeżdżają. Znacie takie przypadki rodzin? W moim domu jest właśnie taka sytuacja. Mój tato właśnie jest już za granicą blisko 2 lata. Rozmawiamy ze sobą. Nie robi nam to jakiejś dużej różnicy. Zawsze mogę się do niego zwrócić, jeżeli mam jakiś problem. Rozmawiamy czy przez telefon, czy przez Skype'a. Wiem, że zawsze mogę do niego przyjść, porozmawiać z nim i on mi doradzi. Marzenko, ale ja rozumiem, że to nie jest 2 lata non-stop, tylko tata przyjeżdża. Tak, ale to krótki czas, kiedy on jest w Polsce. Rozumiem. A powiedz sama, czyli tak, w dzisiejszej dobie, kiedy te media pozwalają nam na ten kontakt, tak jak mówisz, wirtualny, czy telefon, czy to możliwość na Skype'ie rozmowy, świetnie, że o tym mówisz, ale powiedz nam, czy to potrafi zastąpić taką rozmowę realną w rzeczywistości? Nie zawsze. Czasami są takie chwile, że myślę sobie, a fajnie by było, jakby tato był w domu,
ale właśnie rozmowy przez telefon sprawiają, że czuję, że on tutaj jest, że zawsze mogę się do niego zwrócić, że mi pomoże. Że on żyje też twoim życiem tak, i że tak. on jest, co prawda nie fizycznie obok. Myślę, że dojrzałość dzieci polega też na tym, że przecież dobrze wiecie, że jeżeli nawet rodzice wyjeżdżają, to bardzo często jest tak, że nie wyjeżdżają, bo chcą, tylko sytuacja zmusza do tego, żeby pojechali. Ale miejmy nadzieję, że to jest takie chwilowe opuszczenie Polski i kiedy już wrócą, to będziecie mogli korzystać, prawda, z tych spotkań do woli. Tutaj opisaliście bardzo dokładnie, jak wygląda w ogóle sytuacja, kiedy właśnie taty nie ma w domu. Myślę, że czasem potrzeba zmusza właśnie osoby w celach zarobkowych wyjazdu z kraju. Jeżeli już jest tato w domu, jakie są wasze relacje z nim, Ola? Czy rzeczywiście doceniamy tę obecność ojca na co dzień? Dla mnie tato jest autorytetem, bardzo często im pomaga. Właśnie on też wyjeżdża za granicę i jest trudno, bo chce, żeby nam po prostu było lepiej. I kiedy już jest, to można się wygadać, opowiedzieć ciekawe wydarzenia, co było, zwierzyć się mu. Jest takim naszym przyjacielem, opoką. Bardzo często pomaga w różnych sytuacjach. Rozumiem, że bardzo cieszysz się, kiedy wiesz, że ma nadejść ten moment powrotu taty. Tak, to jest takie nieopisane, takie inne. Czyli wtedy taka radość, euforia, a kiedy niestety musi wyjeżdżać, to taki smutek. Tak, wtedy tak brakuje po prostu. Właśnie. Szkoda, że czasami tak bywa właśnie, że rodzice muszą gdzieś tam wyjeżdżać. Ale być może ta nieobecność sprawia, że doceniamy, kim tak naprawdę dla nas jest. Właśnie, tak trochę bardziej. Tak. Cenimy to, co mamy. Kiedyś usłyszałam takie słowa, żegnając przyjaciela, nie płacz, ponieważ jego nieobecność ukaże ci to, co najbardziej w nim kochasz. I dziewczyny, powiedzcie, czy tak rzeczywiście nie jest w tym przypadku, kiedy wasi ojcowie wyjeżdżają? Czy wtedy sobie nie uświadamiacie, co w nich kochacie? Prawda? Jak to jest, Marzena? Nie ukrywam, że ciężka jest ta chwila rozstania. Zawsze właśnie w takich chwilach widzę, jak wiele daje mi mój tata, jakim jest dla mnie oparciem. Doceniamy te osoby, jeżeli już ich nie ma, tak? Dokładnie, właśnie tak. Ale wracają. Tak. I to jest najważniejsze. Poruszyliście już ten temat, ale chciałbym zapytać właśnie, jak pokazujecie swoim tatom, jak strasznie zależy wam na nich? W jaki sposób? Czy chociaż przez samo słowo kocham cię, czy podejście i porozmawianie z nim? Czy w ogóle im o tym mówicie? Paulinko, jak to jest? Bardzo często jest łatwiej okazać uczucie mamie niż tacie. Ma się z nią lepszy kontakt, no ale tata też pełni bardzo ważną rolę w naszym życiu. Oczywiście, bardzo dobrze, że to powiedziałaś, ale ja teraz będę drążyć. Dlaczego tak jest, że rzeczywiście ponoć mamie łatwiej okazuje się uczucia, mówi się te słowa, że się ją kocha? Dlaczego? Bo mama to co? To harmonia, to ład, a tata to jedna wielka zagadka? Jak to jest? Tata jest bardziej stanowczy, ma taką tak zwaną silną rękę, a mama jest łagodna, potrafi zrozumieć, porozmawiać delikatnie. Czy to oznacza, że tata nie potrafi? Asiu, jak to wygląda? W moim przypadku ja bardzo dużo rozmawiam z moim tatą. Opowiadamy sobie nawzajem, jak spędzaliśmy czas, co dobrego lub co złego nas spotkało. Zawsze próbujemy rozwiązać wspólne problemy. I nie wyobrażam sobie dnia, żeby nie zamienić z tatą choćby kilku słów i opowiedzieć mu, co u mnie się dzieje i w ogóle jak wygląda moje życie. Super, czyli proszę Państwa, nie możemy brać wszystkich pod wspólny mianownik. Rzeczywiście każdy przypadek jest inny i chyba tutaj się ze mną zgodzicie. Tak, jest bardzo dużo ojców, którzy zajmują się dziećmi, którzy się nie zajmują. Różne mają podejście do tego, tak samo jak i wychowawcze. Jeden uważa, że powinien z dzieckiem spędzać godzinę czasu dziennie, drugi, że cały dzień chciałby spędzać ze swoim dzieckiem. Wiktor, myślisz, że tutaj naprawdę ten taki czas godzinowy, przeliczając na godziny, na minuty, czy to jest istotne? Znaczy, dałem tutaj tylko taki przykład. Rozumiem. To właśnie godziną. Chodzi mi bardziej tutaj o taki sposób patrzenia, że niektórzy wyjeżdżają, odchodzą. Myślę, że to za mocne słowo, lekceważą. Powiedzmy, ale to też bywa różnie. Dokładnie, bo widzę, że cały czas nasuwają się takie spostrzeżenia, że są różni ojcowie. Nie tylko i wyłącznie ci dobrzy, kochający, słuchający, wysłuchujący, ale są też tacy, którzy po prostu nie żyją życiem dzieci, nie przejmują się nimi, bo też tak jest.
Dobrze, co możemy tutaj jeszcze dodać? Ja pozwolę sobie przeczytać utwór Tadeusza Różewicza pod tytułem Ojciec. Posłuchajmy. Idzie przez moje serce stary ojciec. Nie oszczędzał w życiu. Nie składał ziarnka do ziarnka. Nie kupił sobie domku ani złotego zegarka. Jakoś nie zebrała się miarka. Żył jak ptak, śpiewająco, z dnia na dzień. Ale powiedzcie, czy może tak żyć niższy urzędnik przez wiele lat? Idzie przez moje serce ojciec w starym kapeluszu. Pogwizduje wesołą piosenkę i wierzy święcie, że pójdzie do nieba. Proszę Państwa, zobaczmy, jaki wizerunek ojca możemy tutaj dostrzec w tym utworze. Popatrzmy na te refleksje tej osoby mówiącej. Widzimy, że mamy tutaj zarówno z jednej strony żal za to, że był surowym ojcem. Myślę, że na pewno chciał dobrze pokazać. Ale z drugiej strony też popatrzmy, czy wizerunek tego ojca jest zbliżony do takiego wzoru. Owszem, mamy tutaj refleksję jak najbardziej nad życiem ojca, ale też, proszę Państwa, widzimy, że ten lekki sposób bycia, taka łatwość życia, taka beztroskość ukazują tego ojca w takim świetle nie tego człowieka, który dba o rodzinę, ale tak jak czytamy, prawda, że przez całe życie żył z dnia na dzień, śpiewająco. Widzimy optymizm, którego dostrzec nie możemy w wielu przypadkach, ale też zauważmy, że ten ojciec, żyjący bardzo beztrosko, bez takich zobowiązań, jest jak gdyby takim przeciwieństwem tej matki, która kojarzy nam się z harmonią, ze światem uporządkowanym. I może dlatego nam jest tak łatwiej podejść do mamy, powiedzieć. Ale proszę Państwa, kiedyś czytałam taką książkę Zadziwiający wpływ tatusia i stwierdzam, że ojciec, to co powiedziała tutaj Paulina wcześniej, odgrywa w życiu dziecka bardzo ważną rolę. I chyba się ze mną tutaj zgodzicie. Asiu, jak myślisz? Tak, moim zdaniem tato odgrywa ogromną rolę w życiu dziecka, ponieważ on wychowuje je i to tak naprawdę od taty i od mamy zależy, jak dziecko zostanie wychowane. A czy od mamy też zależy podejście dzieci do ojca? Jak to jest w waszych domach? Myślę, że mama czasem może ukierunkować dziecko, bo na przykład sam jestem świadkiem takiej sytuacji, że dziecko mimo to, że zazwyczaj tato kara go, to mówi, że mama jest zła, a tato jest dobry, bo taty po prostu nie ma w domu zazwyczaj. To, że mama jest bardzo często i na co dzień ma z nią kontakt, dziecko nie ma takiej samej relacji z mamą jak z tatem. Ale zwróćmy uwagę, właśnie to, co powiedziałeś. Tata kojarzy nam się z osobą, która ciężko pracuje, prawda? Która zarabia na życie, a rzeczywiście więcej tych obowiązków, powiedzieliśmy to w ostatniej audycji majowej, więcej tych obowiązków należy do mamy. To mama musi ogarnąć jakoś ten dom. To mama gotuje, sprząta, prasuje, martwi się, prawda, czy mamy śniadanie do szkoły i tak dalej, i tak dalej. Mężczyzna wykonuje taką bardzo konkretną pracę. Mężczyzna kojarzy nam się z siłą, natomiast kobieta z delikatnością. Ale to, co powiedziałeś, i myślę, że jak najbardziej wiele zależy od kobiety, która będzie w jakiś sposób tym dzieciom wskazywała drogę, jak dojść do tego, żeby szanować ojca. Mimo wszystko, chociaż czasami bywa, że jest to bardzo, bardzo trudne. Szacunek do właśnie takich osób przychodzi z czasem, bo dziecko, jeżeli jest małe, nie wie, ile tato poświęca, jeżeli na przykład wyjeżdża chociażby za granicę, czy po prostu chodzi do pracy. Myślę, że każdy ojciec wolałby oglądać, jak jego dziecko dorasta, a nie być w pracy i zamartwiać się, czy będzie jutro co włożyć do garka. Ostatnio byłam świadkiem takiej sytuacji, jadąc autobusem. Widziałam, jak wsiada do autobusu właśnie mężczyzna i na przystanku stoją najprawdopodobniej jego żona z małym dzieckiem i mężczyzna miał walizkę i tak podejrzewam, że wyjeżdżał do pracy i gdy mama powiedziała dziecku, żeby pożegnała tatę, to dziecko zobaczyło, jak zamykają się drzwi i tato odjeżdża, bardzo zaczęło płakać,
a gdy już odjechał autobus, zobaczyłam, jak po policzku mężczyzny płyną łzy. Moim zdaniem to jest wielka odwaga, kiedy mężczyzna wyjeżdża za granicę, zostawia swoją rodzinę, tylko żeby im było lepiej na świecie, żeby mieli co jeść i gdzie mieszkać, bo czasami jest bardzo ciężko utrzymać rodzinę, nie mając pracy. Te łzy, o których wspomniałaś, zresztą samej mi się zakręciła łza w oku, to jest niecodzienny widok, prawda? Płaczący mężczyzna, czyli widać, że tę rodzinę łączy jakaś głęboka więź, a mimo wszystko ta rozłąka następuje. Oby jak najmniej takich sytuacji, kiedy musimy się rozstawać z najbliższymi. Oby. Bo rzeczywiście na co dzień najlepiej jest, kiedy jest i mama, i tata. Wówczas mamy kochającą się rodzinę. Tutaj poruszyliśmy temat, który tak naprawdę dotyczy nas wszystkich, bo jestem po prostu ciekawy, jaką rolę pełni tato u was w domu. No tutaj wymieniliśmy, że jest on osobą, która przynosi pieniążki do domu, zarabia na tę rodzinę, ale wiem, że też są rodziny, w których tato, powiedzmy, że zajmuje się domem, a mama chodzi do pracy, czy oboje chodzą do pracy. Tak naprawdę przecież to nic złego, że te role się zmieniają, prawda? Szukamy dla siebie dogodnych sytuacji. Widzę, że Asia wyrywa nam się tu do mikrofonu. W moim domu, zapewne jak w większości, tato jest głową rodziny. Jego rola ma ogromne znaczenie. Pomaga mierzyć się nam z życiowymi trudnościami, jest wzorem, przekazuje prawdy i wartości moralne, które myślę, że będę mogła zastosować w przyszłości. We własnym życiu, prawda, i na zasadzie tych wartości budować swoją własną rodzinę. Nie śpieszyć się, ale taka kolej rzeczy, prawda? Dobrze, co jeszcze chcielibyście dodać na temat właśnie, jaką rolę, tak jak Wiktor pytał, pełni ojciec w waszym domu? Moja sąsiadka zwykła mówić, że ważnym zadaniem w życiu każdej kobiety jest znaleźć odpowiedniego mężczyznę, ponieważ gdy już są dzieci, to takie małe dziecko, widząc swojego ojca, jak się zachowuje, jaki ma stosunek, ojciec przekazuje wartości i pokazuje, co jest dobre i jak powinniśmy się zachowywać. Ojciec, taka rzeczywiście głowa rodziny. Moi drodzy, ja 11 lat temu straciłam tatę. Zachorował, choroba postępowała, można powiedzieć, z dnia na dzień. I pamiętam, kiedy nadszedł ten moment śmierci. To było straszne. 11 lat, mam wrażenie, jakby to było wczoraj. I powiem wam, że byłam już dorosła. Miałam swoje dzieci, miałam własną rodzinę, ale wiem jedno, że nie raz, nie dwa naprawdę brakuje mi tego taty i czasami sobie myślę, poszłabym, zapytałabym, jak zrobić to czy tamto. Jak sobie poradzić z tym, o czym mówicie, że chodzicie, rozmawiacie. Owszem, też tak kiedyś miałam i nagle taty zabrakło. I tylko tyle powiem, śpieszmy się kochać ludzi, tak szybko odchodzą. Miał 53 lata, więc naprawdę uważam, że za szybko. Powiem więcej, mam brata, który miał wówczas 12 lat i uważam, że dla niego to był prawdziwy dramat. Tak naprawdę wkraczał w życie nastolatka, w dorosłe życie. Już bez taty. To właśnie mama musiała być dla niego i ojcem, i matką. Ale to nie jest to samo. Mama to nie jest to samo, co tato. Myślę, że moglibyśmy sobie pozwolić na zadedykowanie wszystkim ojcom piosenki w wykonaniu Arki Noego. Nie boję się, gdy ciemno jest. Zapraszamy do wysłuchania utworu. Dziękuję Ci.
Witamy po krótkiej przerwie. W poprzedniej części audycji porozmawialiśmy o ojcach, którzy wyjeżdżają za granicę do pracy. Mówiliśmy również o roli ojca w domu, jak i w życiu. Teraz chciałbym porozmawiać z wami, jeżeli byście mogli zmienić swoich ojców. Nie mówię, że musicie to robić, ale jaki byłby idealny tata? Wzorowy. Wzorowy. Nie wiadomo, czy ojcowie w ogóle pozwoliliby sobie na to. Proszę bardzo. Ja bym w swoim tacie nic nie zmieniła. Cieszę się, że jest taki, jaki jest, ma poczucie humoru. Jest dla mnie takim wzorcem, pomaga mi realizować marzenia, wspiera mnie i właśnie chciałabym być w przyszłości taka jak on. Samodzielna. Pewna siebie. Dziewczyno, jak to jest? Bo jesteście dziewczynkami. Jak to jest taka ukochana córeczka tatusia? Jak to bywa w waszym życiu? Czy tak macie lepiej? Może macie jeszcze dla porównania braci obok? Czy ten stereotyp się sprawdza? Dokładnie. Córeczka tatusia. Ukochana córeczka tatusia. U mnie jest tak, że ja na przykład jestem taką właśnie córeczką tatusia, a mój brat jest takim synkiem mamusi. Aha, role podzielone. Tak, właśnie. Rozumiem, że jest was dwoje, tak? Tak. I właśnie tata się zawsze tak martwi, pyta, często pomaga mi. Nawet jak go nie ma, to interesuje się po prostu. I to jest bardzo ważne. Pomaga? Tak, i to pomaga. Dużo. Pomaga, dokładnie. Paulinka, u ciebie to jak wygląda? Ja jestem bardziej córeczką mamusi. A, niż mimo tatusia. Wszystko. Tak, ale w wielu przypadkach jest tak, że rodzice, no zazwyczaj tata, wyjeżdża za granicę i przyjeżdżając próbuje nadrobić ten czas, kupując różne rzeczy, zabierając gdzieś swoje dzieci, wynagrodzić im w taki sposób to. Myślisz, że to dobre? Po części, bo bardzo często takie dzieci są rozpieszczone na różne sposoby. Ja rozumiem, że ty to mówisz z takich własnych obserwacji, a nie z własnego podwórka. Tak. Rozumiem, ale tak bywa, masz rację. Znaleźć złoty środek, bo wszystko jest potrzebne. To logiczne, że kiedy ojca nie ma, a wraca, to chce tym dzieciom wynagrodzić. Siłą rzeczy, chyba jak każdy. Ale mówię, znaleźć złoty środek, żeby te dzieci nie były zbyt rozpieszczone. W moim przypadku było tak, że mój ojciec był dla mnie prawdziwym przyjacielem. No, mamy nie tolerowałam tak za bardzo. Zbuntowana nastolatka. No, taka mama właśnie była. Ale ojciec był takim, szczerze mówiąc, przyjacielem, na którego zawsze mogłam polegać, od którego wiele się nauczyłam. Ale to po jakimś czasie jednak się zmieniło. Ten czas jednak zawrócił ten nurt cały i po takim długim czasie to jednak ta mama zrobiła się taką przyjaciółką, taką osobą, do której mogę wszystko powiedzieć, bo z ojcem nie mam kontaktu. To jest właśnie w tym wszystkim to najgorsze, że ojcowie po jakimś tam czasie właśnie przyjadą, bo mój też wyjeżdżał, przyjeżdżał i było ciężko, no bo jednak nie było go parę miesięcy, przyjechał na 2 tygodnie i myślał, że wszystko załatwi w 2 tygodnie, a tak naprawdę nie było. Brakuje nam niego na co dzień. Tak, i brakuje, i teraz go nie mam. Czyli brakuje taty. Ja tutaj, mając na myśli zbuntowaną nastolatkę, myślałam o tobie, prawda? Że wybory, prawda, że to się zmienia, że są momenty w życiu, kiedy rzeczywiście bardziej uciekamy się do taty i są momenty, kiedy jednak wybieramy na przykład mamę. Bywa różnie, rzeczywiście bywa różnie. Proszę państwa, no nikt z nas nie jest idealny. Czy wy myślicie, że wasi rodzice, czy ja nigdy nie mam sobie wiele do zarzucenia? Też tak jest, że czasami jestem zła sama na siebie, że podniosłam głos na własne dzieci, ale to jest decyzja chwili, moment chwili, złe emocje, które towarzyszą ludziom w życiu. Powiedzieliście tutaj nawet sam fakt, że rodzice wyjeżdżają. Dlaczego wyjeżdżają? Bo tak jak mówię, bo zmusza ich do tego życie, pośpiech, wyjeżdżają za granicę. Ale popatrzcie, to dobrze, myślę, że kilka razy tutaj padło to stwierdzenie, że szkoda, że rodzice muszą wyjechać. I myślę, że dla waszych rodziców to jest bardzo trudna decyzja i myślę, że po prostu taka ostateczność, bo to, co powiedziały tutaj dziewczyny, wyjeżdżają po co? Żeby wam się żyło lepiej, żebyście mieli na wszystko, żebyście nie odstawali od swoich rówieśników. Powiedzmy sobie jasno i klarownie, nie wyjeżdżają dla własnej przyjemności, bo muszą tam ciężko pracować, tylko wyjeżdżają dla was. I nawet jeśli taka sytuacja nastąpi, to trzeba doceniać, doceniać. Ale też piękne słowa, które padły tutaj z ust koleżanki, nie zmieniałabym niczego w swoich rodzicach. Chociaż myślę tak, że wam też idzie do tego, że zostaniecie kiedyś matkami. Być może wasze dzieci też zechcą coś w was zmienić. Powiedzmy sobie tutaj jeszcze słów kilka na temat, kim dla każdego z was jest wasz tata. Asiu. Mój tata jest dla mnie przyjacielem.
ponieważ zawsze mogę na niego liczyć, nawet w najtrudniejszych chwilach zawsze mi pomoże. Jest także dla mnie opoką, ponieważ zawsze mnie wspiera i cały czas wierzy we mnie. Tata zaraża mnie również pozytywną energią. Czas, który razem spędzamy, jest zawsze pełen radości. Zawsze śmiejemy się i po prostu cieszymy się, że możemy razem ten czas spędzać. Ale teraz, słuchajcie, przypomniało mi się takie wydarzenie z mojego życia. Pamiętam jak dziś, jak mój syn jeszcze na etapie układania puzli mówił: mamusiu, nie obraź się, ale z tatusiem nam łatwiej idzie to układanie puzli. I przypominam sobie to, jakby to było wczoraj. I tak sobie myślę, to prawda, że mama jest od innych rzeczy, a tata jest od innych. Dlatego może i dobrze, że są te role podzielone, bo gdyby mi przyszło i prać, gotować, sprzątać i jeszcze te puzzle po godzinach układać. Wow. Marzena, kim dla ciebie jest tata? Dla mnie tata właśnie też jest opoką, ale mój tato to też taki majsterkowicz. My z siostrami czasami na takie różne pomysły, jakieś przemeblowanie, czy coś zmiana wewnętrzna. Znam ten ból, też taki bunt nastolatki. Tak, ale właśnie tata nam w tym pomaga i nawet jeszcze doradza, a może tak by to zrobić, a może inaczej. Super. A mama co na to? Mama też pomaga. Bo pamiętam, jak u nas ginęły na przykład kryształowe flakony, ponieważ jak przesuwałyśmy meble, to na przykład no po prostu spadł. No nie chciałyśmy tego, ale po prostu spadł. I pamiętam, jak podczas imienin mamusia szuka, gdzie ten wazon kryształowy, żeby włożyć kwiaty, obeszła cały dom raz i drugi, mówi w końcu: dziewczynki, nie widziałyście, mamusiu, podczas przemeblowania. Niestety zginął śmiercią tragiczną. Kinga, kim dla ciebie jest tata? Tata dla mnie też jest takim wzorem. Pokazuje mi codziennie, jak mam się zachowywać, jak dobrze przeżywać każdy dzień. A słuchasz go? Oj, czasami się denerwuję, jak mi coś rodzice mówią, ale za każdym razem mi powtarzają: będziesz miała własne dzieci, to nas zrozumiesz. I szczerze, jak tak myślę później o tym, to uświadamiam sobie, że mają rację. Święte słowa mówię to już jako matka. Słuchajcie, ale spróbujmy to wszystko zebrać w takim układzie. Jaki powinien być ten idealny ojciec, waszym zdaniem? Nina, twoim zdaniem jaki powinien być idealny ojciec? Kochający. Kochający, świetnie. Myślę, że który jest autorytetem dla nas, którego byśmy chcieli naśladować, a nie uczyć się na jego błędach. Ale myślę, że czasami nawet rodzice, zakazując nam czegoś, chcą, żebyśmy nie popełniali ich błędów, prawda? Też się chyba z tym zgodzicie. Dobrze, czyli kochający powinien być autorytetem. Co jeszcze możemy dodać, gdybyśmy tak chcieli zebrać te cechy? Co jeszcze wam przychodzi do głowy? Powinien się interesować życiem swojego dziecka. I tutaj nie chodzi o limit godzinowy, prawda? Dokładnie. Tylko po prostu być. Czasami moje dziecko mówi: mamusiu, przepraszam cię, że przeze mnie miałaś nieprzespaną noc, no bo gorączka, no bo kaszel, bo wymioty. Życie, nie da się tego przewidzieć, także wy przyszłe matki uważajcie, tak to będzie. Co jeszcze możemy dodać do tych cech wzorowego ojca? Czy ten ojciec powinien trochę zarażać optymizmem? Jak myślicie? Musi nas podnosić na duchu, musi sam to zauważyć, a nie my musimy przyjść do niego: no słuchaj, tato, źle się czuję. Myślę, że taki prawdziwy tata zobaczy to, że jesteśmy źli, zdołowani, że potrzebujemy z nim porozmawiać. Wiktorku, a czy wy, młodzi ludzie, zawsze zauważacie, że wasi rodzice są na przykład zmęczeni, zdołowani, przemęczeni, nie wiem, coś im dolega? Pytanie wraca, odbijam piłeczkę. Czasem faktycznie nie widzimy tego, ale mówimy teraz o idealnym tacie. A, rozumiem, to jest ta różnica. Czyli proszę państwa, tak, ja myślę, że też zrozumienie. Ja uważam, że już jesteście prawie dorośli i wy powinniście dostrzegać stan ducha waszych rodziców. I logiczne, że chcecie, żeby wasi rodzice też interesowali się waszym życiem. Każdy chyba lubi czuć się doceniany. Lubimy, kiedy ktoś się nami przejmuje i służy nam pomocną dłonią. To chyba oczywiste, prawda? Zgadza się. Jeszcze chciałam się was zapytać a propos idealnych ojców, idealnych matek. Jeżeli mielibyście coś od taty otrzymać, najważniejsza rzecz, to co to by było? To może ja zacznę. Z racji, że już nie mam taty, tak jak wspominałam, ale pamiętam, jak studiowałam, jak panikowałam przed każdym egzaminem, przed maturą, że nie zdam, że nie wiem, czy to wszystko umiem i tak dalej. I pamiętam, jak mój tata mówił: dziecko kochane, gdybyś wiedziała wszystko, nie musiałabyś chodzić do szkoły. Zawsze mówił: nie słuchaj wszystkich wokół i nie dramatyzuj przed, tylko poczekaj na finał, robisz co możesz.
mówisz tutaj o tym, co moglibyśmy otrzymać, co chcielibyśmy otrzymać. Ja myślę, że ja to otrzymałam. Taki hart ducha, taką siłę, o której już też mówiłyście tutaj, żeby się nie poddawać. Bo nie oszukujmy się, życie nie jest usłane różami. Życie to pasmo trudności, ale żeby przejść z podniesioną głową, nie poddawać się, a nawet jeżeli upadniemy, żeby wstawać, idziemy dalej, ruszamy do przodu. Takie jest moje zdanie i za to tacie jestem bardzo, bardzo wdzięczna. Ja chciałabym otrzymać od taty więcej chwil razem spędzonych, dlatego że jest taka sytuacja, a nie inna, że mój tata jest za granicą, właśnie to chciałabym od niego otrzymać. Moim zdaniem Marzena tu bardzo dobrze powiedziała, bo jednak mój tata też pracuje, chociaż w Polsce, to jednak też poświęca temu dużo czasu. Bardzo bym się cieszyła, gdyby więcej czasu przebywał w domu ze mną i z moją rodziną. Przypomniała mi się teraz taka anegdota. Jakiś bardzo bogaty urzędnik, ale bardzo zajęty urzędnik, pracował. I pamiętam, pyta się synek: tatusiu, ile kosztuje u ciebie jedna godzina? I ten tatuś podaje jakąś horrendalną sumę. I pamiętam, jak dziś to dziecko zbierało przez jakiś czas i pewnego dnia przynosi tę sumę i mówi: tatusiu, a teraz zapłacę ci, a ty poświęć mi tę godzinę, ale tylko i wyłącznie ten czas dla mnie zarezerwuj. I to jest właśnie takie czasami trochę smutne. Tylko dla mnie. Dziewczyny. Dość często rodzice po prostu wolą dać nam na przykład pieniądze, rzeczy materialne, niż spędzać z nami czas. Tak myślą, że da się tym zastąpić to. Ale myślę, że wy też oczekujecie tych pieniążków, bo wy też chcecie na te rzeczy nowe. To nie jest tak, że tylko i wyłącznie pieniądze. Ale rozumiem, że jest potrzebne jedno i drugie. Tak, to czasem częściej by się chciało spędzić ten jeden cały dzień z rodzicami, niż na przykład dostać coś od nich. A ile razy to wy zaproponowałyście swoim ojcom na przykład wyjście, nie wiem, na spacer, powiedzmy jakąś przejażdżkę rowerową, wyjście do kina? Tatusiu, obejrzysz ze mną film? No przyznajcie się, bo tak wymagamy od tych rodziców. A jak to jest? Ile razy wy powiedziałyście, czy powiedzieliście: tak, tatusiu, bardzo cię kocham? Hej, często wypowiadamy te słowa? Myślę, że w dzisiejszej dobie jest to bardzo cenne słowo, które jest wypowiadane według mnie dużo... Ale rzadko. Bardzo rzadko. Ale dlaczego tak się dzieje? Czy naprawdę uważacie, że ci ojcowie nie darzą was tą miłością? A dlaczego tak rzadko mówimy sobie, że się kochamy? Jak to jest? Bo się wstydzimy. Boimy się trochę. Ale czego się boimy? Reakcji drugiej osoby. Ale myślicie, czy to słuszne? Czy my musimy iść za tłumem? Nie. Możemy być odważni. Więc, proszę Państwa, tym akcentem zachęcamy wszystkich do tego, żeby być odważnym. Tak jak mówisz, wstydzimy się. A dlaczego się wstydzimy? Nie wstydźmy się. Czy to coś złego? Popatrzcie się. Nie wstydzimy się kraść. Nie wstydzimy się komuś ubliżać. I to często właśnie wstydzimy się na przykład przytulić tatę w miejscach publicznych. Aha. W miejscach publicznych, bo to jest, nie wiem, obciach czy coś tam. No znam takie sytuacje, że i syn, i na przykład ojciec są dorośli, ale nie są w stanie się przytulić w miejscu publicznym, czy wyrazić swoich uczuć. Tutaj nasuwa mi się takie, wiesz, pokazywanie swoich relacji, czy dobrych relacji, czy takich tych uczuć na pokaz. Może rzeczywiście to niekoniecznie musi być publicznie, ale powiedzmy naszym ojcom, póki jeszcze ich macie, że kochacie. Powiem wam jeszcze tak, że czasami jak jest mi ciężko i źle, idę na cmentarz, zapalam świecę, usiądę przy tym grobie i tak sobie myślę: tatusiu, szkoda, że cię już nie ma. Naprawdę szkoda, że cię już nie ma. Dlatego, moi drodzy, to co powiedziałam na początku, śpieszmy się kochać ludzi, bo bywa różnie i nikt z nas nie wie, ile jeszcze ten tata wasz będzie żył, prawda, ile będziecie się mogli od niego uczyć. A to, co przekazuję wam w życiu, zapamiętujcie, bo w sumie to jest bardzo, bardzo ważne. Nasza audycja powoli dobiegnie końca. W dzisiejszym dniu chcemy z całą serdecznością życzyć naszym tatom, ojcom, wszystkim ojcom, dużo zdrowia, radości, samych słonecznych dni, spełnienia marzeń, realizacji się w swoich zawodach, dobrych relacji ze swoimi dziećmi. Korzystając również z okazji, chcemy pozdrowić całą społeczność zespołu szkół w Lubaczowie, życzyć miłego i udanego wypoczynku. Do zobaczenia w następnym roku szkolnym. Dziękujemy za uwagę. Kto mi tuż przed
obecnym. Nucił bajki baj baj i kto przybiegał z bzem, kiedy maił się maj. Kto wybaczał mi każdą złość, każdy błąd, gdy kryłam wielkie łzy w domu najmniejszy kąt. Co wieczór obraz ten kołysze mnie do snu. Tato młody jak maj i mama wśród z cyklu Młodzi o Młodych dla Młodych. Zapraszamy!